No witamy, no witamy, witamy, no i kosimy, to oczywiście kosimy czarnymi, więc patrzymy od strony czarnych. I tu gramy albo Benoni, syna mojej boleści, albo zagramy gambit wołżański Benkego. Benkę to se tak tego trochę tu. I D5. I to jest dobre. To jest dobre. Możemy tak grać. E3. Tutaj gra się skoczek C3. E3 to miękki ruch. Od razu zdobywamy przewagę tak zwanej przestrzeni. Zaatakował nam pionem. To go bronimy. Zaatakował nam piona. To go obronimy. Tutaj drugą koncepcją śmiałą jest D4, od razu takie ostre. Goniec C5 z następną roszadą. Ale można grać goniec E6, to przewagi w żaden sposób nie wypuszcza. Jak nie wypuszcza, to po co przepłacać? Goniec E2. I co dalej? I co teraz? No co teraz? No różnie, znowu było D4 dobre, ale dlaczego mamy piona nie wziąć? Postawić wieżę, pion zdrowy, 3 przeciwko 2 na skrzydle w długą. Goniec D6, bronimy z nadmiarem. Możemy spokojnie się wycofać, bo wieży w narożniku już nie ma, teraz nie wiadomo czy. No gonimy konisia. I tu robimy pion obroniony. I liczymy piony. Mamy ich dwa. Widzicie Państwo, jak to lekutko się wygrywa. Goniec B2. Tu przeciwnik podjął walkę o linię i podziękował, nim się zastanowiłem, co wziąć. A przecież to był kawał gracza. Bym zbił. Ale przyjrzyjmy się od początku, jak się wygrywa na Lichesie. Próba ofiarowania piona. No to teraz walimy. Zdobywamy centrum. Rozwijamy figury. Nie bajne. A teraz to już można zdrowacza wziąć. Wieża. Goniec na B8. Drugiego. Roszadka. I potem przeciwnik zobaczył podziękowo. I ja dziękuję. Lubię takie krótkie, nie za